będę rajna na niejawa. Będzie prościej, będzie prościej, będzie jaśniej. Samo w radość damy byłam. Będzie prościej, będzie jaśniej, gdy zaśpiewa każdy z was. Ole, ole, szabada, bada, ole, hej, ole, szabada, bada, ole, 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 ole
chcę zabrać wszystkich artystów na scenę. Do jakiego liseczka? Oni śpiewa Sokoły!
bo to jest taki mały gimn i polski, i ukraiński. Zaśpiewamy chyba razem. Za super zabawę w Zamościu!
jest cisza. I co ja mam teraz zrobić? Prezes mówi, Kasia, co ty teraz zrobisz, żeby się ludzie nie rozeszli, bo kolejny zespół potrzebuje czasu, żeby tutaj się porozkładać ze swoim sprzętem licznym. No i wymyśliłam, że żeby było wesoło, to może zrobimy taki konkurs na najfajniejszy dowcip. Może już ktoś piwo wypił i ma dobry humor i chciałby tutaj ze mną wystąpić na scenie. Czy ktoś chciałby tutaj wejść na scenę? O! Jesteśmy, ale to ma być fajny dowcip. To jest poważna sprawa. To jest piknik rodzinny spółdzielni mieszkaniowej Łukasińskiego i to nie mogą być jakieś byle jakie żarty, tylko kulturalny, elegancki żarcik. Czy ktoś zna jakiś dowcip taki? Proszę bardzo. Najlepiej, żeby to była jakaś dorosła osoba. Mamy nagrodę oczywiście. Jest pan chętny. Zapraszam pana. No pan z tatuażem, tamtędy naokoło, proszę. Ochrona pana wpuści. Chyba, że pan za dużo wypił, to nie. Ale wpuścili. O, idzie. Niech się następna osoba szykuje, bo ja mam kilka nagród, moi drodzy. Idzie pan, idzie, idzie, idzie. O, 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 o. Wszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Jarek. No to proszę bardzo, pan Jarek powie dowci dla Zamościa. Przychodzi babo do lekarza, a lekarz też baba. O kurde, super dowci. Bardzo dobrze. Pan Jarek może, jak to zrobimy? Nie pozostanie na scenie tutaj. Poprosimy może kogoś innego zawodnika. Kto chciałby powiedzieć może jakiś mniej znany dowcip? Czy ktoś... Ty? Ale ty nie masz 18 lat na pewno. Kto dorosły chciałby powiedzieć tutaj dowcip jakiś? O, jest pani, zapraszam. O, idzie kobita. Bardzo dobrze. To na pewno będzie dobry dowcip. Niech się następna osoba szykuje, bo nagrody są naprawdę fajne, takie rodzinne. O, pani jakaś chętna też jest. Zapraszamy. Zapraszam panią też. Zapraszam, zapraszam. Od razu wychodzą zdolności aktorskie. Może jakiś tutaj jest producent filmowy, wyłapie kogoś, a to wiadomo. Proszę bardzo, jak pani ma na imię? Pani Zuzanna powie dowcie. Proszę bardzo. Dlaczego wiesz, pani smutna? Mam zadania. A, no widzicie. I brawo, brawo bardzo. Jakieś oklaski są, jakieś śmiechy są. Dobrze, dobrze. I mamy kolejną zawodniczkę. Następnych tutaj szukam państwa. Pani ma na imię? Elżbieta. Pani Ela powie dowcip. Ojej, opowiem. Biegnie Władek przez wieś i krzyczy. Jurek! Jurek! Tam za chora pociąg przejechał w twoją kobietę. No i co? I leży. Władek zmęczony usiadł, a Jurek biegnie. Biegnie na kory, stąd zbiera pustkę swojej żony i niesie. Na to Władek. Jurek! Jurek! A gdzie jest druga połowa? Jurek na to. To, co kochałem, ze sobą zabrałeś. To, co pyskowało, na torach zostało. No i widzicie, tak to życiu bywa kobiety kochane. Także starajcie się nie pyskować, bo was zostawię całkowicie na torach. Czy mamy kolejnego zawodnika? Kto tam by chciał powiedzieć? Dowcip. No, ktoś dorosły. Nie widzę. A są nagrody. O, jest, zapraszam. Dobra, dobra, już mamy trzy osoby. No dobrze. O, o, jakiś pan, jak pan ma na imię? Krzysztof, i Krzysztof powie dowcip, proszę bardzo. Wchodzi pan jak do windy na ten schody. O, proszę bardzo, dziękujemy. Uwaga, jest pan i pan ze schodu, bo zaraz żeby tam... Dobrze, kochani, to teraz głosujemy. Pan ma Krzysztof, tak? Pan ma Jarek, pani Zuzanna i pani Ela. Kto według was powinien wygrać? Czy pan Jarek? Czy pani Zuzanna? Czy pan Krzysztof? A może pani z tym Włodkiem, Ela? No i wielkie brawa pani Elu, przed panią kariera, po prostu aktorska. Otrzymuje pani od nas nagrodę. Państwu wszystkim dziękujemy, proszę bardzo. I mamy nagrodę, grę rodzinną i parasolkę dla pani. Proszę bardzo, 50 gier dla całej rodziny. I teraz...
koleczka. Proszę bardzo. No, mąż będzie zadowolony, na pewno pani nie zostawi. Bo to pani tą górną częścią zasłużyła na tą nagrodę. Przecież, prawda? Cała rodzina może grać. Dobrze, zespół się rozkłada, a ja przeczytam sposobów, bez których dzisiejszy piknik nie wyglądałby tak, jak wygląda. A sponsorami tegorocznymi są Trzyplej, Veolia Wschód, Domex Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Pach, Remix Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Zazula, Terkom, Multimedia, Bolix, Apator Pobogaz, PKO Bank Polski, Usługi Budowlano-Drogowe Zambruk Zenon Kokoszka, BAS Polska, Ekotemat, Unika Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydromet Stanisław Zyga, Zarząd Osiedla Orzeszkowej Rejmonda, Skład Ogrodniczy Uniflora Jolanta Stefanik Bogdan Podgórny, Zakład Usług Remontowo-Budowlany Franciszek Jachtoma, Władysław Kardasz Drukarnia Attyla, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drut Gęśla Renata Gęśla Janusz, Anna i Andrzej Załęccy AZ Spółka Jawna, EJ Polska S.A. i Janina Kostiwała, Feniks Sklep Spożywczy. Wielkie brawa dla wszystkich sponsorów. Wodę gryły i tak dalej, to właśnie będzie wszystko od nich. No i cóż, zostawię Państwa na chwilę z taką ciszą przed super koncertem. Nastrójcie się elegancko, bo będzie naprawdę rock'n'rollowo i energetycznie. A teraz zostawiam chłopców na scenie, żeby się mogli podkręcić i wypróbować sprzęt.